Dzisiaj omówimy sobie dominację pełną, niepełną oraz kodominację. Więc dobra, zaczniemy od tego, że może być. Tutaj chodzi o dominację alleli nad sobą po prostu. W przypadku autosomów. Autosomalne, czyli będziemy się posługiwać symbolami w stylu A i A, ponieważ jeżeli coś się dzieje na chromosomie autosomalnym, to nie dotyczy to płci, ponieważ chromosomy autosomalne to są chromosomy po prostu niezwiązane z płcią, więc oznacza się je takimi znakami, no literami, a chromosomy płci to są na przykład XX, XY, ale my tutaj teraz będziemy mówić o dominacji w chromosomach autosomalnych. Może być dominacja pełna, niepełna i może być kodominacja, czyli takie współdominowanie. I to jest naprawdę proste. Niepełna i kodominacja. Czyli takie współdominacja. I zaczniemy od tego, że i weźmy sobie na przykład, że dominacja pełna. A to są na przykład czerwone kwiaty. A małe to są białe, ponieważ A dużo to jest dominująca homozygota, a małe recesywna homozygota. Więc jak będzie wyglądać heterozygota? Czy ona będzie czerwona, czy biała, a może jeszcze jakaś inna? W dominacji pełnej alel dominujący całkowicie dominuje nad alelem recesywnym. On go całkowicie maskuje, więc heterozygota będzie taka sama jak homozygota dominująca, czyli także czerwona. Czyli w dominacji pełnej heterozygota i homozygota dominująca mają taki sam fenotyp, czyli to jak wyglądają, zespół cech. Ponieważ alel dominujący całkowicie maskuje ten alel recesywny, więc jest ona czerwona. Czyli w przypadku dominacji pełnej można powiedzieć, że mamy trzy różne genotypy, ale dwa fenotypy. Całkowita dominacja. Alel dominujący całkowicie dominuje nad alelem recesywnym, więc on przyjmuje taką samą barwę. W niepełnej jest dosyć ciekawie, ponieważ wygląda to tak. Jeżeli mamy znowu takie same przyjmuje kolory białe i czerwone, to nasza heterozygota będzie zdominowana, ale nie całkowicie, więc będzie różowa. Czyli to tak jakby zmieszać czerwony z białym i da nam różowy. Więc heterozygota jest po prostu taka pomiędzy, to jest bardzo ciekawe. Czyli mamy trzy różne genotypy. I trzy różne fenotypy. Trzy genotypy, trzy fenotypy. A tutaj były trzy genotypy i dwa fenotypy. A w kodominacji znowu mamy AA czerwone. Bo to chodzi ciągle o walkę, dominację tych dwóch alleli między sobą. A i A. Tu mamy znowu białe. Tu będzie w ogóle mind blowing. Ponieważ one będą ze sobą dominować, więc ten organizm, który będzie miał taki gen, będzie czerwono-biały. Czyli ani on nie będzie zmieszany, to będzie taka dominacja, to będzie taka walka, że będzie i czerwony, i biały. Więc będziemy mieli dalej trzy różne genotypy i trzy różne fenotypy. I w kodominacji chodzi o to, że allele są po prostu równorzędne względem siebie, czyli allel dominujący i recesywny są równorzędne. W niepełnej żaden z alleli nie dominuje w pełni nad drugim, a w pełnej jeden z alleli, który dominuje, jeden allel jest dominujący, jeden jest recesywny. Tutaj żaden nie dominuje, a tutaj oba są równorzędne. I przykładem kodominacji jest właśnie układ grup MN u ludzi, ponieważ grupy krwi mają taki układ MN. I ten układ jest także powiązany z układem krwi, który jest kojarzony z AB0,
ale kodominacja dotyczy tego układu MN, bo on dotyczy po prostu występowania na erytrocytach antygenów, czyli dotyczy białek, a on dotyczy bezpośrednio grup krwi. I po prostu w przypadku tego układu chodzi o to, że jeżeli osobnik ma genotyp MN, to tak samo jak tutaj mamy AA, jeżeli tu AA, jak mamy AA, tutaj mamy MN, to on wytwarza antygen M, to jest antygen. Jeżeli mamy osobnik o NN, to on wytwarza antygen N, a jeżeli mamy osobnik M i N, to on wytwarza M i N. Nie ma tak, że jakiś z tych aleli maskuje, tylko oba antygeny powstają. To by było w sumie na tyle i tylko jeszcze zaznaczę, że to wszystko dotyczy dziedziczenia jednogenowego, ponieważ są dwa alele jednego genu, bo gen ma, może mieć na przykład dwa alele, na przykład A i A, dominujące i recesywne. I to są dominacje jednogenowe, ponieważ mamy tylko dwa alele tutaj biorą udział. Tak samo tutaj, dwa alele. No i to by było tyle. Na tyle. W kolejnym filmie chyba omówię dziedziczenie grup krwi.